Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie na pierwszym porannym przeglądzie rynku w 2019 roku. Zanim przejdziemy do przeglądu, to może podzielę się z, wam, z Wami jedną rzeczą. Otóż ja zawsze na koniec roku robię sobie takie podsumowanie. Podsumowanie tego, jaki ile mam kapitału we wszystkich aktywach, jakie posiadam. Podsumuję sobie wszystko, wiem ile mam. W tym roku takie podsumowanie robię od kilku lat co roku, też od kilku lat zarabiam głównie na rynku. Mam też jeszcze jakieś inne źródła przychodów, ale to są jakieś promile w porównaniu z tym, co zarabiam na rynku. A Dzięki temu wiem, czy w tym roku zarobiłem, czy straciłem, jak się zmienił mój kapitał, czyli na koniec roku robię takie podsumowanie kapitału, który posiadam. Liczę sobie Ile w tym roku zarobiłem, ile wydałem, i wydaje mi się, że nawet ci, którzy nie zarabiają na rynkach, powinni sobie coś takiego robić. Jak już uzbieracie y, taką historię z kilku lat, to możecie sobie zobaczyć, czy wasz kapitał się zwiększa, czy zmniejsza, czy zarabiacie więcej, czy zarabiacie mniej, ile wydajecie. No naprawdę, można potem, jak już macie większą bazę, przeanalizować sobie to, zastanowić się dlaczego tak się dzieje, może coś warto zmienić. Dużo ludzi, większość nie robi takich rzeczy, nawet nie ma pojęcia ile tak naprawdę zarabia, jeżeli gdzieś zarabia więcej niż w jednym miejscu. Dużo inwestorów czy spekulantów nie robi czegoś takiego i nie ma pojęcia nawet czy są do przodu, do tyłu, jak, jak zarobili. Co ciekawe, z moich obserwacji sporo osób, które prowadzi Firma nawet nie robi takich zestawień. Nie wie, czy w sumie zarabiają, tracą, jak to wygląda. To już dla mnie jest trochę czarna magia, prowadząc własną firmę i nie wiedzieć, czy się zarabia, czy się traci. No, ale kreatywna księgowość no, może czynić cuda. Dlatego ja to polecam wszystkim. Naprawdę, jeżeli pod koniec roku sobie coś ciekawego zrobicie, można z tego wyciągnąć bardzo ciekawe wnioski na przykład holderzy, którzy robili sobie coś takiego na pewno przestaliby już być hodlerami bardzo szybko. Jeżeli na przykład na koniec jednego roku weźmy o ten wcześniejszy 2017 okazałoby się, że mają po zsumowaniu wszystkich swoich aktywów miliony na koncie i nagle teraz po sumowaniu na końcu 2018 okazałoby się, że już nie ma tych milionów gdzieś wyparowały. Nie ma. Naprawdę to tak jak ze słowem, słowem powiedzianym nie da się odpowiedzieć. To też dlatego jak ja te filmy kręcę, powiedziałem. Nie mogę potem powiedzieć, że czegoś nie powiedziałem. Słowo powiedziane, że jest powiedziane. Tak samo słowo napisane i to co napiszecie sobie, nie ważne czy w komputerze zrobicie sobie w Excelu, czy w czym chcecie, czy na kartce, ale jak już napiszecie tą wartość, i porównacie z wartością z roku wcześniejszego, to już macie czarno na białym. Nie da się tego nie zauważyć. A jeżeli nie robicie sobie czegoś takiego, takiego, jesteście hodlerami, to nawet nie wiecie, czy zarabiacie, tracicie. No, zero planu. Naprawdę, to nie wymaga bardzo dużo pracy. Jest bardzo proste do wykonania. Oczywiście, pewno e, będą komentarze, żebym pokazał. Jakąś tabelkę, jak to wygląda, jakiś przykład, żeby ktoś mógł sobie ściągnąć. Ale jeżeli kogoś nie stać, żeby sobie zrobić własną tabelkę, to, to nie ma co się w ogóle za to zabierać. Trzeba sobie samodzielnie dopasować do własnych potrzeb. Ważne, żeby tam wpisać sumę aktywów, jakie mamy w danym roku, ile zarobiliśmy w danym roku, ile wydaliśmy. No i potem każdy może sobie już wpisywać, rozpisywać tą aktywa, w czym mamy, czy mamy w kryptolutach, w mieszkaniach, w złocie nie wiem, w akcjach w samochodach czym tam chcecie żeby też mieć jasność jak to wygląda no i jeżeli są przychody to też można sobie zobaczyć z czego te przychody były największe, jak jest strata no u mnie, no niestety też się zdarzały lata że była strata jak są stratą się do tej straty podchodzicie? To no nie jest tak, że zawsze zarabiałem na rynku. Oczywiście tak nie jest. I znowu, jeżeli widzicie na koniec roku, że suma waszych aktywów jest mniejsza niż była rok wcześniej, a można wyciągnąć jakieś wnioski, dlaczego tak się stało, gdzie była źle podjęta decyzja. Może decyzje były dobre, ale akurat jego okoliczności był taki. Jeżeli nie macie tak. Podstawowej wiedzy, no to niestety nie wiecie nic. To wszystko są tylko jakieś tam marzonki. Czemu ja to robię raz do roku? No, nie, można też robić takie rzeczy co miesiąc, no ale pewne moje inwestycje są bardzo długofalowe, i takie podsumowanie do roku naprawdę jest, wydaje mi się, bardzo dobre. Oczywiście, na bieżąco też wiem. Mam różne inne tabelki, które sobie uzupełniam. Wiem, jak wyglądają moje zarobki, moje inwestycje, czy są na plusie, czy dany trade jest na plusie, czy na minusie, jak to wygląda miesięcznie, ale już na koniec tego wstępu radzę wszystkim, nawet tym, którzy nie są inwestorami, którzy nie są traderami, żeby sobie takie coś zrobili. Naprawdę zobaczycie, ile z tego można. Wyciągnąć ciekawego. Dobra, przejdźmy do przeglądu. Zaczynamy standardowo od platformy Xtation Broker XTB. I mamy giełdy na początek, na początek giełda w Szanghaju, Chiny, początek roku. Minus duży, minus duża czerwona świeczka. Spadek poniżej dołka z października zeszłego roku. I nie wygląda to dobrze. Mieliśmy konsolidację. Konsolidacja nam się zaczęła gdzieś od lipca zeszłego roku. No, trwała przez połowę roku. Było fejkowe wyjście dołem. Powrót do konsolidacji. I teraz mamy kolejny dołek. Zobaczmy, jak to wygląda na wykresie tygodniowym. No widzimy, że szczyt był w styczniu 2018 roku i Chiny już nie ustanowiły w zeszłym roku nowego szczytu. Jeszcze przy okazji tego powiem, że zrobię podsumowanie moich przepowiedni na tamten rok. Potem prawdopodobnie też zrobię moje przepowiednie na ten rok, co to można ciekawego zainwestować. Zobaczymy, jak to wyszły moje wróżenia z fusów. No ale dzisiaj szybki przegląd, ale coś takiego będzie. Prawdopodobnie, jeżeli sobie nie zapomnę. Dobra, czyli inny, ogólnie zeszły rok na minusie i to sporym w dół. Japonia. No, Japonia również. Niestety wyszła z konsolidacji. Zobaczmy, jak to było na wykresie tygodniowym. Japonia, co prawda, zrobiła nowy szczyt, ale minimalnie tylko są przebite nowy szczyt ze stycznia, i potem już wyjście dołem. I widzimy, że zostało już tutaj linia trendu wzrostowego nadszarpnięta. Stany Zjednoczone, Nasdaq. Zobaczmy, to już może na wykresie. Pod końcówką roku była próba trochę odbicia, odragowania, ale tu od stycznia zaczynamy powoli spadki. Stany Zjednoczone zeszły rok też. Szczyt w styczniu. Nowe ATH, ale na znaku nawet całkiem to wyglądało dobrze, ale potem spadki, wyjście dołem, przebicie linii trendu wzrostowego, przebicie dołków z lutego. I początek roku zaczynamy spadkami. SP Kontrakty podobna sytuacja jak na Nasdaku. Tutaj niestety dużo gorzej. Nowe ATH zostało zrobione, ale niestety potem spadki. Wyjście dołem. Ale przez czas jeszcze powyżej linii trendu dostawowego. Ale niestety wyjście dołem i przebicie dołków z lutego. No i początek roku. Kontrakty w dół. DAX nam się jeszcze nie otworzył, ale zobaczmy giełda. No niestety, DAX gorzej nie przebił szczytu ze stycznia, tylko w dół, w dół. Przebite dołki z marca, przebita główna linia trendu wzrostowego. No i dzisiaj prawdopodobnie otworzy nam się z luką Bessy. No DAX wygląda kiepsko na WIGU jak wygląda sytuacja na Wigu? Szczyt ze stycznia. Nie został na Wigu pobity, czyli podobnie jak na DAX-ie. Sytuacja ogólnie kiepska. Spadki, ale kurs utrzymał się w konsolidacji. Nie zostały przebite dołki z lipca. Utrzymał się w konsolidacji, no ale prawdopodobnie to, co mówię, no WIG będzie miał problem, żeby utrzymać swoje tutaj odbicie, które kontynuuje gdzieś od października. Po tym, tym co się dzieje na zachodzie, no i prawdopodobnie też będzie dołował. Euro USD Trójkąt zwyszkujący. Jesteśmy ogólnie w konsolidacji przez cały czas, o czym to powtarzam, ale trójkąt zwyszkujący, można to wyrysować, jest tendencja do wyjścia górą. No i to o co już mówiłem gdzieś tam tygodni, miesięcy temu że. Może być jeszcze szansa na testowania tej górnej linii tego kanału spadkowego jakiego mamy na euro usd. Kanał spadkowy od, od bardzo bardzo dawna utworzony i przez cały czas gdzieś te linie są respektowane. Mówiłem, że dolar może się okazać, że zacznie się osłabiać i ten długoletni trend zostanie przełamany dla euro i euro będzie górą. Na razie mieliśmy prawie testowanie kanału i odbicie od niego, i jesteśmy w trendzie dużym spadkowym. To się pokrywa też z trendem dużego tego kanału, ale jak zobaczymy w świeżkach tygodniowych i na dziennych, jest tutaj chęć wyjścia z tej konsolidacji górą. Fund. Na funcie jesteśmy w trendzie spadkowym, ale też próba odreagowania. To jest fund do dolara, więc. Może być podobna sytuacja, że tutaj dolar nam się będzie osłabiał, co może oznaczać, że w fund wyjdzie i przebije tą linię trendu spadkowego, jaką tutaj brysowałem. Na franku nic się wielkiego nie dzieje. Przez cały czas mój no ten sam tekst, że trend boczny z lekkim podejściem w górę w kanale wzrostowym, jednocześnie konsolidacja bocznej, lekki kanał wzrostowy poniżej linii trendu spadkowego i to od tygodni miesięcy nic się wiele nie dzieje. Na złocie. A na złocie za to się dużo dzieje. Kolejną trójkąt zwyszkujący mieliśmy i podejście złota pod linię trendu spadkowego już coraz bliżej. Teraz mamy okres tygodniowym I na złocie teraz wygląda to coraz lepiej jakbyście poszukali teraz na rynku, chcieli kupić fizyczne złoto, to może być problem, bo magazyny zostały wyczyszczone, no ale to też może być domena końcówki roku. Zobaczymy, jak się to wszystko rozwinie. Na, na początek roku widać, że jest szansa na kontynuację tego trendu, który nam się tu utworzył od sierpnia wzrostowego, ale to, co już mówiłem wcześniej, przypomnę, jak ktoś nie wiedział, że ważne jest przebicie tej linii Trendu spadkowego i ważne wyjście z konsolidacji, w której jesteśmy od 2016, od lipca, 1375 dolarów za złoto, teraz złoto 1285. Taka jeszcze magiczna bariera okrągła 1300, akurat się nam fajnie pokrywa z tą linią trendu spadkowego, więc przebicie tej linii 1300 i tej linii trendu spadkowego może. Otworzy tutaj apetyty na testowanie 1375, a w rezultacie wyjście górą z tej konsolidacji długoletniej. I wszyscy, którzy postawili na złoto, będą się cieszyć. No ale na razie to jeszcze długa droga, ale wszystko na razie na to wskazuje, że powoli idziemy w tym kierunku. Pewno po drodze 100 tysięcy korekt będzie. Także na razie to wygląda pro wzrostowo Srebro. Również srebro wyszło już z konsolidacji. Na srebrze, e, ze srebrem jest tak jak z Litecoinem i z Bitcoinem. Kiedyś tak przynajmniej było. Teraz się trochę to skończyło, ale można było obstawiać co się stanie z Bitcoinem. Patrząc co się dzieje na Litecoinie, e, na srebrze. Teraz możemy tak patrzeć sobie i e, srebro wyszło nam z konsolidacji. Mówię, że wyjście złota z konsolidacji to dopiero gdzieś tam poziom 1375. A wyjście srebra z konsolidacji to było przybicie 489. I wyszliśmy górą z tej konsolidacji. Jeżeli byśmy jeszcze przetestowali od góry ten kanał i kurs by się utrzymał, to naprawdę e, można by tu obstawiać spore wzrosty. Ale przez cały jesteśmy jeszcze na srebrze poniżej linii trendu spadkowego. Trójkąt zniżkujący, ale jest szansa, że będziemy testowali tą linię od góry i wyjdziemy górą. Bo jesteśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, wyszliśmy górą z konsolidacji. A na ropie w okolicy 50 dolarów ropa. Dobra, przejdźmy teraz do kryptowalut. Jesteśmy już na platformie TradingView. Pamiętajcie, no że linki, wszelkie linki są w opisie filmów, jak ktoś nie wie. Do platform, których używam, giełd, których używam, stron, z których korzystam, czerpiąc informacje, wszystko znajdziecie w opisie filmów. Dobra, żebym nie zapomniał, ktoś prosił mnie w komentarzach, nawet nie jedna osoba, żebym pokazał tą średnią kroczącą, jak to wygląda teraz. No to włączmy ją. Średnią krzyczącą 30-okresową. Przejdźmy na wykres tygodniowy. No i wygląda to tak. Kiedyś tam napisałem artykuł, film nakręciłem, że można zacząć myśleć o inwestowaniu, jeżeli przebijemy tą średnią od dołu. Jednocześnie średnia będzie szła do góry. Średnia jest przez cały czas bardzo wysoko, idzie w dół. Różnica jest tu spora. Ona jest na wysokości 6000 dolarów. Ta średnia. Więc jeszcze, jeszcze naprawdę. Tygodnie, miesiące, zanim w ogóle dobijemy do niej, więc tu nie ma co się yy, na razie jakoś bardzo nastawiać. Ale to może być miejsce konsolidacji gdzieś dłuższe i ta średnia dojdzie do tego kursu. No zobaczymy, jak się to będzie wszystko działo. Ale na razie to wygląda tak, jak wygląda. Możemy tą średnią wyłączyć, bo ona nic nam tutaj nie wnosi. Jeżeli będziemy ją przybijać, to na pewno pokaże to na wykresie. I jeszcze jedna rzecz. Też w komentarzach padały pytania odnośnie Bitfinexa. Dlaczego cena na Bitfinexie jest wyższa niż na innych giełdach? Jak padały takie pytania wcześniej, odpowiadałem, że jest to związane z Tetherem, bo na Bitfinexie jest Tether i na wszystkich giełdach, gdzie jest Tether, cena jest wyższa. To wchodzimy sobie na Bitfinexa, mamy cenę 3900, wchodzimy na kontrakty na Bitcoina. 3780, na bitstampie 3780. Sprawdźmy sobie cenę Tetera. Ech. Cena Tetera jest w okolicy 1 dolara. Nawet trochę Teter jest powyżej dolara. No więc, skoro Tetera jest powyżej dolara, to powinna być cena nawet niższa niż wyższa. No a jest wyższa. I teraz tak. Na giełdach, na których jest Tether, na przykład takie jak Bitrex, czy Binance, czy Poloniex, cena Bitcoina jest podobna do tej, jaki, jaka cena jest na innych giełdach doświadczy o tym jaka cena jest Tethera. Bitfinex wprowadzał różne inne stablecoiny, wprowadził też wymianę Tethera do dolara. Ogólnie jakby problem Tethera został gdzieś zażegnany, bo Mamy całą masę alternatyw, i już nie jest taki groźny. No ale do czego cena na Bitfinexie jest taka wysoka, skoro gdzie indziej jest niższa? No, i to jest niestety cena ryzyka handlowania na Bitfinexie. Widocznie, czy to, no tutaj chodzi akurat o, o wypłaty, nie są takie proste z Bitfinexa, jakby można się spodziewać. Gdyby były wpłaty, wypłaty proste na Bitfinexie, to arbitrażyści by tą cenę wyrównali. Widocznie nie są takie proste i widocznie nie da się wypłacić tych pieniędzy tak łatwo. Bo jeżeli byłoby tak łatwo, to ludzie kupują sobie na Poloniexie na przykład, bitcoiny sprzedają na Bitfinexie i wypłacają dolary i znowu kupują na Poloniexie, sprzedają na Bitfinex wypłacają dolary i tak w koło aż się cena nie wyrówna. Ale widocznie wypłacenie tych dolarów z Bitfinex'a nie jest takie proste, albo jest obciążone właśnie opłatą w wysokości takiej jaką mamy różnicę kursową. Dlatego przed Bitfinex'em już przestrzegałem, ale będę przestrzegał znowu. Uważajcie na Bitfinex'a i lepiej nie trzymajcie tam pieniędzy. Doświadczenia wam powiem, że giełdy, które który kurs odstawał od reszty, niestety padały i już nie wstawały. I pieniądze, które tam ludzie mieli, no już po tym ich nie mieli, tracili wszystkie pieniądze tam zgromadzone. Najlepszym przykładem jest giełda MTGOX, która padła już nie wiem, w 2013 czy 2014, już 5 lat temu. Ale do tej pory ludzie nie odzyskali pieniędzy. Jest tam przez cały czas proces upadłościowy, teraz znowu jakiś inny i tak. To się tak dzieje, dzieje i nie wiadomo, czy te pieniądze w końcu zostaną odzyskane. Część może tak, ale na razie to długa droga. No więc, jeżeli nie chcecie stracić pieniędzy, to trzymajcie się daleko od Bitfinexa, bo coś z tą giełdą jest nie tak. Lepiej dmuchać na zimne. Czasami tam ludzie że straszę tutaj ludzi przed różnymi rzeczami. Niektóre komentarze to naprawdę nie rozbawiają. Że na przykład straszę ludzi przed Bitcoinem. <laughs> naprawdę fantazja ludzi nie zna granic tak straszę przed bitcinexem bo, bo to jest giełda niebezpieczna dlatego uważajcie na nią tak jeżeli chodzi o kryptowaluty bo tu trochę dygresji było na początek co się dzieje weszliśmy w nowy rok mieliśmy tutaj wyjście dołem z trójkąta zniżkującego dobiliśmy może pokażę tutaj moje takie kreseczki, które sobie wyrysowałem pod co gram. Kurs nam się odbił, ale na razie nie chcę iść dalej. Mamy odbicie, korekta i tak, się tu konsolidacja zrobiła, jakiś trójkąt można by wyrysować. No i obstawiam, że to odbicie będzie. Tak jak mówiłem, do, do tego. Dolnej bandy tego mieszkającego zniszczącego 5506, zależy też na jakichś giełdach. Z Jak tego poziomu, to z poziomu niżej, poziom niżej to jest 2200, 2400. No, na razie to wygląda nawet dobrze, bo ta korekta były mocne odbicie i ta korekta jest taka, no nie ma komu sprzedawać. Bakt kolejny raz został przełożony. Nie wiadomo, co zrobi seg. Jeszcze seg nie wydał decyzji odnośnie. ETF-ów. Tak można grać pod jakieś informacje, ale na razie na bakcie tutaj się wszystko przekłada. Może się tak akurat to złożyć w czasie, że ten bakt będzie wtedy, kiedy będzie sek wydawał decyzję. Mogą się nałożyć dwie informacje: pozytywna z negatywną, negatywna z negatywną, pozytywna z pozytywną. Takie są opcje. Możecie sobie wybrać dowolno, pod co tam chcecie sobie zagrać. No Bank prawdopodobnie zostanie kiedyś tam wprowadzony, tak samo jak te ETF-y kiedyś też są wprowadzone, ale kiedy? Tego nie wie nikt. Poseł oczywiście może tam do tego 27 lutego dać decyzję negatywną, ale to nie oznacza, że kolejne firmy nie będą znowu e, składały wniosków o ETF-y i tak w koło Macie, aż w końcu te ETF-y zostaną zrealizowane, ale e, Cały rynek nie kręci się wokół baktu i ETF-u, więc to nie jest jakieś bardzo y, znaczące. Szczególnie, że jesteśmy już po sporym wykrwawieniu zeszłorocznym i nie dość, że po sporym wykrwawieniu, to jeszcze po wyjściu dołem z dużego trójkąta zniszczającego. Jakby ktoś sobie chciał grać pod analizę techniczną, to mogłoby mówić, że, że nawet tutaj cena bitcoina spadnie poniżej Zera, nie taki żarcik oczywiście. Teraz jesteśmy naprawdę tutaj bardzo Ten Rynek jest zdołowany, sentyment negatywny. Więc, jak negatywny sentyment, już kiedyś o tym opowiadałem, to znaczy, że większość już posprzedawała, i teraz liczy na to, żeby kupić taniej. I cena będzie spadała, jeżeli znajdą się nowi, którzy chcą sprzedać. Ale, żeby się znaleźli nowi, no to muszą mieć co sprzedać. Chyba, że sobie grają na kontraktach, no ale tutaj ten rynek trochę wygląda jednak inaczej niż na złocie, że tam sobie kontraktami sterujemy rynkiem. No, tutaj kontraktami też sterujemy rynkiem, no, ale na dłuższą metę to przy obecnym rynku się nie utrzyma, bo no, rynek jest tutaj bardzo zdywersyfikowany. Na złocie to tu mamy małą dywersyfikację rynku, no i ogólnie. Banki ustalają sobie cenę i tak to za nimi podąża cena. A gdzie tam mamy konkurencyjną giełdę w Chinach, no jeszcze powiedzmy, wolumen tej giełdy nie jest odpowiedni, żeby cenę gdzieś kreować. Inną niż ta, która jest wykreowana na zachodzie, na złocie. Tutaj na Bitcoinie giełd mamy rozsianych po całym świecie z różnym wolumenem. A jeszcze przy okazji, odnośnie wolumenów na giełdach, no to musi sobie zdawać sprawę. Ktoś tam się pytał, czy patrzę na wolumen. Nie patrzę na wolumen, bo wolumen jest fajkowy. No, to, że tutaj takie fajne są słupki pod spodem, ale to w większości te słupki są wydrukowane przez boty. Yy, boty giełdowe, które no, robią obrót raz, a dwa ustawiam zlecenie, żeby inni mieli od kogo też kupować. Animują rynek. Różne giełdy robią to w różny sposób, ale jest to standardem na kryptowalutach. Animacja rynku na różnych normalnych giełdach akcji też jest standardem. Prawda jest taka, że to co się dzieje na Bitcoinie, i tam ktoś mówi, że ktoś tam manipuluje rynkiem, no to na innych giełdach też są manipulacje rynkiem, tylko już tego tak się nie nazywa, bo to jest karalne. Nie wolno manipulować. Tak. To jest taka obłuda, jaka jest na dużych rynkach. Ludziom się wydaje, że tam wszystko jest takie fajne i wspaniałe. Tak wcale nie jest. Dobra, wracając do Bitcoina. No tutaj widzę dalej możliwość spokojnego odbicia, spokojnego, właśnie jakiegoś bardziej szybszego odbicia. Koniec roku hmm, nie spadliśmy. Dzisiaj tego połowę z tego wzrostu 3600 gdzieś się utrzymało no i kurs padł jakąś konsolidację no i myślę że tu jest szansa na jakieś wzrosty na reszta rynku podąża za bitcoinem nie przepraszam ethereum w górę ethereum wreszcie może przejdzie z pow na poc. teraz też jest wojna śmieję się z tych wojenek takich między bitcoinowcami tu jestem za bitcoin cashem bitcoin Satoshi Vision, Bitcoin Core i tak dalej. Jakie to ma znaczenie? Czy to jest Bitcoin taki, siaki, czy owaki? Jaka to kryptowaluta? Ważne, żeby spełniała swoje zadanie, żebym ją mógł wykorzystać. To jest najważniejsze. Ethereum, tak samo o Pow. No i teraz też. Jest wojna między zwolennikami kopania kryptowalut i nie kopania, i mówienia, że tutaj zmierza wszystko do centralizacji, no, ale to jakby nie było, w jaki byśmy sposób nie zebrali, wszystko zmierza do centralizacji, no bo takie tutaj ludzie mają schematy, żeby centralizować i władza, żeby się koncentrowała w rękach mniejszości, a większość, żeby miała mniej. Pieniędzy. No tak to funkcjonuje, i nie widzę, żeby na Bitcoinie miało być inaczej. Mm, tak samo nie widzę tego, żeby Bitcoin miał być w opozycji do głównego nurtu, bo to tak jakby się nie dzieje w przeszłości. Jeżeli nastąpi jakaś rewolucja, to możecie sobie zobaczyć, co było przed rewolucją, co jest po, po rewolucji. W zasadzie, dużo rzeczy może się pozmieniać, ale myślenie ludzi się nie zmieni. Więc nie ma co się łudzić, że Bitcoin jest jakimś antidotum na. Bolączki finansowe tego świata. Tutaj, może bardziej nie sam Bitcoin, tylko kryptoluty. Technologia jako taka zostanie wykorzystana, już została wykorzystana w systemach bankowych i będzie dalej rozwijana. Dobra. ETH, czyli ETH rośnie nam pod to wydarzenie. Zobaczymy. No na razie może kupuj plotki sprzedawaj fakty. Na razie możemy pod to sobie w ten sposób grać. Hmm. Zobaczymy, jak tu się sytuacja rozwinie. Czy już to przejście na POS będzie, czy nie. Powiem szczerze, że nie będę tego tematu rozwijał, bo to już się ciągnie jak flaki z olejem chyba z rok czasu ponad. Więc tu się wszystko może zmieniać jak w kolejnych tak jak z baktem. Z TAGI z upgrade'em na ETH. Jeszcze jedna rzecz. Rzecz Token AGI. AGI w stosunku do Bitcoina. Prezentuje się bardzo dobrze. Jeżeli chłopaki będą z projektem, to jest związany, projekt ze sztuczną inteligencją rozwijali, no to faktycznie może to być dobrze. W stosunku do dolara tak wygląda gorzej, ale ten wykres niestety. Te ceny czasami są nieadekwatne. Dlatego wrzuciłem w stosunku do, do Bitcoina. No reszta podąża, podąża za Bitcoinem. Wives miał takie swoje 5 swoje minut, ale. Wystrzał, no i na razie też podobnie jak Bitcoin, wpadł jakąś konsolidację. Ja spokojnie nie ma co się tutaj stresować i denerwować. Trzeba sobie grać swoje i realizować swój plan. I najlepiej mieć zrobione podsumowanie na koniec roku. To o czym mówiłem na początku. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki wszystkim za uwagę i do usłyszenia następnym razem.